Jako, że widzowie oglądacie moje filmy w ogromnych ilościach, po prostu bardzo dziękuję, że każdy z was tutaj jest. I zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym powiedzieć, żebyście napisali swoje niki po małpie, bo jedną osóbkę z komentarzy wybiorę do tego, żeby wysłać jej Turki Krejta z shopu. Po prostu tutaj jako prezent, więc zapraszam do zostawiania swoich ników w komentarzu. Poza tym widzowie, wbijajcie w link na Skinape, macie taką apkę na Google Play i tam możecie grać sobie w gry. Po prostu wchodzicie w tą apkę, podajecie swój nick z Robloxa, ja mam małpa Merezek i po prostu się, wiecie, nie logujecie, tylko podajecie nazwę ze swojego tutaj Robloxa. A zarabiacie sobie monety grając w inne gry. Z kodem Merez macie 100 monet na start. Wpisujecie go tam na profilu po lewej na górze. Na pewno ogarniecie, jak nie to mam oczywiście poradnik na moim Discordzie. No i widzowie, oczywiście jak porobicie te monety, zdobędziecie już dużo monet, 100 monet na start. Z kodem Merez pamiętajcie i sobie wypłacacie Robuxy, tyle, to cały czas działa. Widzowie, dlatego przypominam, lecimy do odcinka. Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense i nagrywam ten odcinek, ponieważ podobno została znerfiona mapka Turki Town i ogólnie ten Abysmal Mode jest podobno tak łatwy, że właśnie przygotowałem sobie zestaw postaci, którym bardzo chcę zagrać na tej mapie i będzie to tylko dwóch Scientist TV Manów i cała armia Chief TV Manów, tych szefów tutaj kuchni. Oczywiście mojego Godly Upgraded Titana Cinema aktualnie nie mam, bo drowerku go testuję na live, także widzowie, elegancko tutaj pożyczony, mam nadzieję, że mnie nie oskabuje, zobaczymy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z wodę, widzowie, i lecimy nową mapę. Ta mapa została zmieniona i podobno można ją przejść bardzo łatwo. Zobaczymy jak łatwo i słuchajcie, jak to w ogóle tutaj wygląda. Ja sobie to testowałem oczywiście, ale pokażę wam, jak z tym zestawem to w ogóle działa. I teraz tak, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy dla każdego, kto już grał tą mapę. No widzowie, to od razu się rzuca w oczy, patrzcie to. Mamy tutaj pełno, mamy dłuższą drogę. Na pewno mamy dłuższą drogę, przez co moim zdaniem bardzo fajnie będzie się grało, bo po prostu dłużej te skibidibi będą musiały przechodzić do naszej bazy. Patrzcie, mają tutaj taki, zrobili tutaj taki, nie wiem, taką wysepkę dodatkową i w tym momencie te skibidi muszą przejść sobie aż tutaj i dopiero tutaj mogą cokolwiek zrobić. I patrzcie, jeszcze tutaj idą, aż tutaj idą. I dopiero jak tutaj przejdą, to tak naprawdę tutaj się to kończy. Z tego co wiem, sam boss ma też mniej HP i ogólnie jest mniej takich szalonych skibidibi, więc naprawdę, widzowie, widzę to. Widzę to, wiem to. Naprawdę, jeżeli chodzi o nerfa tej mapy, mega nerfik wleciał. Także jeżeli ktoś z was denerwował się, bo działało to tak, że no po prostu mega irytacja zżerała z tego względu, że po prostu ta mapa była za trudna, to widzowie, to jest wasz moment. W tym momencie warto wbić sobie do gierki i po prostu widzowie, mi się wydaje, że stawiamy tutaj Scientistę, wiecie? Stawiamy go nawet gdzieś, myślę, tutaj, no i później on będzie z tej armaty strzelał aż tutaj, nie? Bo on będzie tutaj nawalał do tych postaci, które dopiero idą, będziemy mieli pełno szefów gdzieś tutaj po kryjomu, pochowanych na boczkach i to będzie, myślę, idealna taktyczka. Wiadomo, nie każdy ma szefa TV-mana, ale po to go wziąłem, bo bardzo fun to play jest, po prostu. Jakby ja chcę nim po prostu zagrać, nie chcę tutaj robić jakiegoś poradnika, jakimi postaciami przechodzić, chcę sprawdzić, jak bardzo jest znerfiona mapa, ale już widzę na pierwszy rzut oka, że jest nieźle znerfiona, serio, jeżeli to tak wygląda, że tutaj mamy tą, wiecie, sama ta droga, to jest bardzo duży nerf. Możecie sobie pomyśleć, co ty gadasz, Merez, jaki nerf, skoro babka jest, babka zmieniona i co to niby za nerf. No widzowie, to jest ogromny nerf, bo ten kto wie, no to im dłuższa droga, tak jak na Palm Paradise jest bardzo długa droga, żeby w ogóle dojść do bazy kamerabedów, no to wiadomo, im dłuższa droga, im dłuższą drogę skibidibi muszą przebyć, no to tym ciężej jest im nas rozwalić i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby wiecie, żeby długo przechodziły te skibidi i jeżeli tak też tutaj się dzieje, patrzcie, ja mogę totalnie randomowo sobie ulepszać pumpkin farmerów, testuję to pod kątem takim, że nieważne czym gram, mam tylko dwóch scientistów, co mnie ogranicza tak naprawdę troszkę, ale scientiści są mega, mega fajni, także jak macie robuxy widzowie, kupujcie scientistę, bo naprawdę jest to teraz postać, która mocno, mocno, mocno oddaje, to się jakby tutaj... Ostatnio właśnie każdy o tym mówi, ja też o tym zacząłem nawet mówić od razu, jak tylko to zauważyłem, postać ta naprawdę wraca do gry, totalnie, jak na początku była zbugowana, strzelała tak średnio, nie była jakaś potężna, tak teraz widzowie naprawdę potężnie wraca do gierki i w tym momencie robimy tak, że moim tutaj planem będzie zrobienie tego scientisty na level kolejny w tym momencie, popatrzcie, już bardzo dużo tego idzie tutaj, no i oczywiście mógłbym też zagrać nowego upgraded Titana Cinemę, cokolwiek mógłbym tutaj zagrać, dlatego jak chcecie zobaczyć jakiś kolejny odcinek, w którym na przykład zagramy sobie pod bardzo słabe postacie, to dajcie mi koniecznie znać widzowie w komentarzu. Jestem ciekaw, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek, że gram na Turki Town, nie wiem, jakimś laser cameraman car, medykiem, no wiadomo, farmami i może tym laser kamera spróbować przejść, no nie wiem, albo jeszcze inaczej, jakiś tam słaby tytan czy coś, no nie wiem. Wydaje mi się, że mogło to być ciekawe z tego względu, że po prostu, no wiecie, jakby tutaj...
Kwestia jest taka, że jak bardzo jest znerfiona ta mapa, byśmy sobie potestowali, co nie? Byśmy się dowiedzieli, bo jeżeli ona jest na tyle znerfiona, że nawet da się przejść jakąś legendą, postacią, legendami można przejść tą mapę, to to by było mega grube, nie? Na pewno ta mapka już była, znaczy generalnie podobno była łatwiejsza od Nightmare'a o jakieś 7%, z czym ludzie się oczywiście nie zgadzali, bo była mega trudna i tak, przyznaję, naprawdę ona była trudna. I jeżeli chodzi o tą mapę, to teraz mamy, patrzcie, dłuższą drogę, jak widzicie. Ten, kto grał, ten wie, że ta droga jest o wiele dłuższa, nie? Bo generalnie to szło tak, że tutaj były te trzy takie wyjścia, no i się ta tutaj toaleta była tu bardziej po prawej, z tego co pamiętam, i tak szły od razu tutaj w prostej linii, i w tej prostej linii tutaj od razu leciały, także naprawdę było to ciężkie. Dawaj, Scientist, budź się, nie! Widzowie, Scientisty nie mamy, dobra. To lecimy z pierwszym Chef TV Manem. Lecimy. Musimy to zrobić, bo nasz Scientista dostał stuna i niestety nie mogłem mu tutaj pomóc. Potrzebuję, widzowie, szybko pomocy. Szybko pomocy, mój Scientista się nie odradza. Nie, najgorzej. Ale tak, dajemy Szefa TV Mana. I w tym momencie wydaje mi się, że jak dałem tego Szefa, to damy sobie tak czy tak radę. Troszkę mnie gardło boli dzisiaj, nie wiem o co chodzi, ale jakoś tak mam. 100 HP mamy bazy, więc koniecznie musimy, widzowie, nie możemy teraz nikogo przepuścić. Ten boss toilet przeszedł, ale nie bójcie się, nic się nie stanie, widzowie, ja tutaj wszystko pod kontrolą mam, także nie ma co się denerwować. Wszystko damy radę zrobić. Dobra, i teraz tak, i potrzebujemy na pewno czym prędzej zrobić tego Scientistę na maksa, nie? Bo on ma naprawdę mały poziom. Dopiero piąty na tym wave'ie? Myślę, że słabo. Dlatego potrzebujemy czym prędzej. Ten Chef TV Man oczywiście mocno nawala. To, co warto zauważyć, o tym nie wiem, czy mówiłem, ale sam Chef TV Man ma coś takiego. Dobra, dajemy kolejny level. O, udało się. Chef TV Man ma coś takiego, że on ma splash damage, czyli po prostu obrażenia lecą w kilku naraz. Widzicie? On tutaj bije jednego, to wybucha i bije kilku naraz. Tak jak Rocket Cameraman i tak dalej, nie? Po prostu. Jakby on tutaj jest naprawdę. Jakby ktoś pytał, czy jest potężny, jest bardzo potężny. Naprawdę jest bardzo potężny ten Chef TV Man. No i on sobie ten splash damage robi, ale to nie wszystko. Bo to, co zauważyłem wcześniej, ale teraz mam tego potwierdzenie, on dodatkowo jeszcze slowuje. Przy tym jak uderzy w jednostkę, to patrzcie, ona się slowuje na chwilę, także to jest taka TV Woman i upgraded Tytan kamerka, nie? Więc naprawdę ten mityk jest potężny, ja zawsze będę to mówił, nigdy nie zmienię zdania, że to jest mega dobra jednostka. Ten mityk bardzo się udał. I ktoś mówił, znaczy kilku youtuberów mówiło, że właśnie, słaby ten Chef TV Man, jakiś taki mit totalnie, wiecie, i tak dalej, ale moim zdaniem totalnie nie, widzowie, serio, tak jak Scientist TV Man wrócił do gry, jest naprawiony, fajnie się nim gra, tak też, widzowie, na pewno nie zawiedziecie się, jak go tutaj kupicie za gemę albo się wymienicie i będziecie szli po tego Chefa TV Mana, nie pożałujecie, uwierzcie mi, nie pożałujecie, jest naprawdę przepotężny. Zróbmy teraz sobie wszystkie farmy i patrzcie, mamy teraz Scientistę, Scientista nawala z rakiet, Chef TV Man też tak jakby nawala z rakiet, bo to tak wygląda, nie? On tutaj nawala tymi pizzami wybuchowymi, ale to wygląda jakby chłop z rakiet nawalał. To jest, no jest mega piękne, nie? Naprawdę cudownie się na to patrzy, mamy wszystkie farmy na fulla, pozostało nam ulepszyć Scientist kameramenów, a później totalnie jechać i ulepszać Szefa TV Mana. Zobaczymy, jak szybko przejdziemy w ogóle tą mapę. Aktualnie, widzowie, patrzcie, nawet UFO Toilet dostaje mocno na głowę, co się nie zdarza często, nie? Patrzcie, 50 koła HP mu zostało, jeszcze nawet 38, dobra, i on jeszcze tutaj musi podejść i tak dalej. To naprawdę jest potężny. Jeszcze tego Szefa ulepszymy na maksa, to zobaczycie, jak bardzo jest on potężny, nie? Dlatego właśnie go wziąłem, żeby pokazać wam, że warto grać w tą mapę. Dlaczego? Po pierwsze, mapka została znerfiona. Druga sprawa to, że jest do zdobycia z tego Turki Crate'a właśnie Chief TV Man. I nie tylko, bo jakby wszystkie inne jednostki są też bardzo mocne. Nawet powiedziałbym, że jak mieliśmy Halloween, nie? To Halloween miało gorsze jednostki niż Święto Dziękczynienia aktualne. Serio, to święto ma o wiele lepsze, bardziej opłacalne do zdobywania jednostki niż Halloween. To jest moje zdanie oczywiście, możecie się nie zgadzać, ale powiem wam, że naprawdę, jak tak sobie na to patrzę, to serio lepiej wypada ten event. Naprawdę, ten Chef TV Man jest tak szalony. Patrzcie, jak on nawala teraz tymi plackami, widzicie to? Dosłownie, patrzcie, jak zeslowowany jest Flying Rocket Launcher Toilet. Ja nie muszę mieć nawet swojego Tytana, mogę go sobie pożyczyć na luzie, nie potrzebuję go do grania, bo tak naprawdę, patrzcie, ten rzuca tą pizzą, widzicie? Totalnie tutaj rzuca na przodzie, jak już tam z przodu nikogo nie ma, oczywiście, to rzuca tutaj, no i to widać, jak to mocno nawala, no po prostu te skibidi są bezradne, one sobie idą i nie wiedzą, co się dzieje, no po prostu do chłop rzuca plackami wybuchowymi i totalnie ich slowuje. I kolejna najlepsza rzecz w Chef TV Manie jest taka, mogliście tego nie zauważyć, wiadomo, generalnie no nie jest to tak na pierwszy rzut oka i nie każdy o tym pomyśli, ale uwaga, w momencie, kiedy mamy tego Chefa TV Mana postawionego, no właśnie tak jak ja, na przykład tutaj, to
go nic prawie nie może zestunować. Dodatkowo mamy też farmy z przodu pełno nastawione, róbcie tak jak będziecie grali tą mapę. Z przodu farmy, przez co Chef TV Man bardzo, bardzo rzadko, nawet nie wiem czy w ogóle często będzie stunowany, prawie w ogóle. I teraz tak, kolejną rzeczą jest używanie, tak jakby tutaj, patrzcie, całej mapki, widzicie? Schowałem go w tej górze, ale tak czy tak on będzie działał, nie? Więc tutaj możemy normalnie jakoś tak miejsce upychać, żeby totalnie tych szefów upchać jak najwięcej w jednym miejscu, żeby totalną rozwałkę robiły, nie? Tak, żeby rzucały tymi plackami, że masakra. Także granie Scientist TV Mana plus Shift TV Mana, tego Shift TV Mana naprawdę jest potężne, nie? Nawet nie trzeba chyba mitykiem grać, żeby wygrać tą mapę. Poza tym, zobaczcie jak nam idzie, nam naprawdę tutaj idzie potężnie. Giant Dual Blade Toilet, o, troszkę przywalił w naszą tu barierkę. Patrzcie, co się tu dzieje, jak te placki wybuchają. Patrzcie tu, nawet idzie Dual Blade Toilet, jakiś Quad Blade Strider Toilet. On dostaje tak na łeb, że to jest... Nie, no widzowie, to jest piękne. Ulepszymy sobie chyba Scientistów na maksa, w sensie mówię tutaj o 6 poziomie, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, także ja w to chyba pójdę. Mamy tego Helicopter Bomb Toilet, tu mamy 2 na maksa szefów i 1 Scientist TV Mana. Oczywiście, możemy zrobić też tutaj Scientist TV Mana, żeby pilnował tyłów, gdyby coś się stało, ale sądzę, że zrobienie go tutaj będzie jeszcze lepsze, bo tak naprawdę wtedy on będzie sobie, wiecie, bronił od razu z tym tutaj Scientistem i to będzie taka potężna rakieta. Możemy też tutaj niby dać, nie? Chociaż to będzie chyba za szybko, bo wtedy, patrzcie, idzie Jetpack Mutant Toilet, on jest naprawdę potężny, powiem wam tyle, on naprawdę dużo robi, jest mega męczący i tak dalej. A jeszcze bardziej męczące jest ten Toxic, nie? Mutant Toilet, coś takiego. Więc on to już w ogóle jest taki męczący, że masakra. No i tak, dajemy tutaj Scientistów tylko po to, żeby mieć tyle kasiory, widzowie. 30 wave'ów zrobionych. Jeszcze 20, więc te 20 wave'ów będzie tak dla mnie pieniężnych, że zobaczycie, co tu się stanie. W tym wypadku Scientisty na maksa mega się opłaca robić. Tylko trzeba uważać, żebym nie przegiął po prostu. Robimy tutaj tego Scientistę. Dawaj. Dobra, mamy wszystkie farmy na maksa. Nie da się już bardziej. I myślę, że kolejny Scientist będzie obok tego, dosłownie, jeden obok drugiego jak zawsze, no i zrobimy kolejne rakietki. Jak już zrobimy te rakietki, to zobaczcie, że grając Scientist TV Mana mamy 500 000 HP samej bariery, gdyby coś nawet chciało przejść, to musi się przedrzeć przez te 500 000 HP, a poza tym mamy szefów TV Manów, którzy nawalają, mamy tutaj Scientist TV Mana, który też nawala rakietami na bardzo daleko, tak jak widzicie tutaj, patrzcie, nawala i nawala. Oczywiście możemy dostać stuna, co będzie dość takie przykre i tak jak widzicie dostajemy wtedy troszkę na głowę, ale myślę, że to i tak nie ma co się martwić, zaraz tutaj ogarniemy więcej szefów kuchni i będzie naprawdę potężnie. Dobra widzowie, jak widać idzie mi bardzo, powiedziałbym nawet bardzo smacznie, bo tutaj ta kuchnia widać jest wszędzie, tych szefów, patrzcie jak szefowie tutaj nawalają. Kolejnego możemy dać też tutaj, no możemy ich po prostu tutaj obok siebie tak naprawdę dawać na początek, bo to tak oddaje, patrzcie tych bossów tutaj, tego boss toileta 2.0, tego boss toileta 3.0, jak mu HP spada. Ja nie mogę, jaki to jest, nie, to jest kosmos widzowie, to jest po prostu kosmos, farmy ulepszone na maksa. I tak jedziemy ten Quad Rocket Mutant, to wiesz co gościu, weź ty wyginaj stąd, bo normalnie ja nie mogę, ale dubek, dostaję na głowę jak nie wiem, nie widzowie, naprawdę, jak macie coś zdobywać, to grajcie proszę tą mapę, ja wam mogę też zrobić właśnie poradnik z jakimiś słabszymi postaciami, dlatego mówię, zostawiajcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem na tym kanale, jak chcecie zobaczyć jakiś taki dodatkowy poradnik, o już nie mogę stawiać, dobra, trzeba będzie coś usunąć, no na pewno tego, bo Scientiści dają mi po 1000 w tym wypadku, i dobra, mamy kolejnego szefa kuchni i patrzcie ich zasięg największy, patrzcie, to jest zasięg na maksa szefa TV Mana, dlatego mówię, grajcie w ten event, bo można mega fajnie przejść to wszystko, jak gracie z kolegami to jeszcze łatwiej jest, znaczy łatwiej, dla mnie nie, ale pewnie jak każdy coś tam postawi to może być łatwiej niż, jak macie słabe postacie, lepiej grać z kimś, wiadomo. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą mapę, to chciałbym ją przejść mega szybko. Cały czas mam autoskipa i jeszcze go w ogóle nie wyłączyłem, totalnie. Więc jedziemy ostro widzowie, tak jak tylko się da. Tutaj kolejną farmę zdejmujemy, stawiamy kolejnego szefa. Patrzcie jak te szefunie tutaj biją, nie? Ja nie mogę, co tu się w ogóle dzieje? Dajmy kolejnego tutaj, na tym kamyczku i patrzcie, ja cię nie mogę. Soldier Rocket Toilet, patrzcie, 1000 000 HP. On nawet nie doszedł tutaj na zakręt, dosłownie, on nawet nie skręcił. On po prostu się wywrócił już od razu. Mamy 2 Scientistów, jak mówię, czyli 500 000 HP. Gdyby coś tam nam przeszło, to te 500 000, ten wall, ta cała tutaj nasza brama, którą tworzą Scientiści, jest jeszcze do przejścia przez Skibidi, czyli muszę jeszcze to przejść, zanim w ogóle coś zrobią. Dobra, nie wiem, czemu dałem na lasta. W ogóle co daje na przykład danie na lasta Scientista Kamerabeda? Czym to się różni? Chyba niczym. Pogromcy mitów, merezik normalnie. Będziemy robili, widzowie, mity w Toilet Tower. Dobra, dajmy tutaj kolejnego. Nie wiem, czy będziemy mogli. Tak myślę, bo wiadomo, oni się obracają z tym stołem i wtedy nie mogę dać, ale niekiedy się da, okej.
O, patrzcie, w kamieniu możemy go dać. Dobra, jak możemy go w kamieniu dać, to mi się to opłaca. I Quad Racket Mutant Toilet ponad 1000 HP i on nawet nie dochodzi tutaj do zakrętu. Ja nie mogę. Ej, naprawdę, jakby, jeżeli chodzi o mnie, to ja się tak świetnie bawię, że jak nigdy. No normalnie uwielbiam szefa TV-mana. Ktoś mówi, że on jest mid, widzowie. Absolutnie, on jest mega obski. Przecież aktualnie ja tą mapę muszę sprzedać jakoś tego pumpkina, więc będę maszował, bo ciągle tam stunują. O, Toxic Mutant! Jeżeli bardzo łatwo pokonają Toxic Mutanta, to ja nie mam słów. Patrzcie, jak jest zeslowowany chłop normalnie. Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, czekajcie, dajmy kolejnego tutaj. Najlepiej tam gdzieś na boku. Stawiajcie tych szefów tak z dala, żeby tylko rakietką mogli dostać. Jeżeli już jakimś stunem, to tylko rakietą, żeby po prostu nie dostawali tutaj na głowę, nie? Za bardzo. Także najlepiej gdzieś ich dawać tak na uboczu. Wokół tej góry najlepiej, widzicie? Wokół góry daje i naprawdę fajnie mi idzie. Także polecam dawać wokół góry. O, farma do sprzedania, sprzedałem. Okej, okay, i teraz tutaj możemy nawet kolejnego dać. Tak naprawdę, o, wokół góry, widzowie. I patrzcie, mega obskie to jest. Później nawet bronią tutaj tyłów, jeżeli coś nam się przedrze, to mamy na tyłach. Scientist Toilet, 2 miliony HP i chłop po prostu no rozpływa się, widzicie? Jak serek normalnie, jak serek tutaj jakieś, nie wiem, do ten topiony, dobra, lecimy, bardzo ładnie. Nie, no widzowie, mamy wszystko, w tym momencie mamy wszystko. Mamy 4 scientistów, teraz sobie jeszcze troszkę poczekam na kasę i wtedy dopiero zrobię jeszcze jakiegoś szefa TV-mana. Jak widzicie, samym mitykiem nowym, na którego jest aż 1%, nie 0,1% w Samonie, tylko na niego jest 1%. Te turki Crate dostajecie za darmo za każdą wygraną. Mapka została znerfiona. No to widzowie, tylko grać, starać się zdobyć crate'y i jak te crate'y otwieracie, to liczyć na szefa TV-mana, bo jak widzicie, on jest po prostu niesamowity. No to jest po prostu bestia. Ja bym nawet nazwałbym go bestią i to spokojnie, bo naprawdę, to co chłop robi, patrzcie, ja tu wokół góry w ogóle, jakie zagranie mam, wokół góry wszystko postawiłem i sieba. Normalnie góra pizzy. Co tu się dzieje? Scientist kolejny, walimy go na łeb, widzowie. Nie ma co się bać tutaj, jedziemy. Massive Bustle Owen. No co prawda, mi scientiści tutaj pomagają, to też trzeba mieć na uwadze, że oni przyjmują stuny, nie? Więc w sumie, patrzcie, gram bez medyka, gram jakby tutaj bez kamera Reaper Drona, bez żadnego tutaj odstunowywania, że tak powiem, a i tak totalnie wygrywam. Dlaczego? Bo po prostu szef TV-man jest OP. Jest niesamowitą postacią i fajnie się nim gra, jak widzicie. Bardzo fun to play. No nawet nie możecie powiedzieć, że nie, bo no bo po prostu widać, że tutaj jest taki pogrom. Okej, kolejny szefunio tutaj. Robimy więcej, bo baby mały już problem. Oczywiście tutaj potrzebujemy tych scientistów. O nie, dostajemy stuna i to bardzo mocnego. No niestety, ale spokojnie, raczej nic się nie stanie. Tutaj cały czas klikam i na ostatnim, widzowie, tutaj wave'ie mógłbym w sumie nie skipować, ale dobra, nieważne. Nie obchodzi mnie to, dodawaj tego scientistę, no klikam go ciągle, widzowie, ale ciągle go stunują. Nie, nie przejdzie to. Myślę, że raczej będzie ciężko. O, dobra, mamy jednego, spoko. Dostawiamy kolejnego tutaj wokół góry, widzowie, ale nie, to musi być bardziej tutaj. Okej, może gdzieś tu? Myślę, że tutaj by było spoko. No halo, dawajcie, dawajcie. O, dobra, 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 mamy go. Teraz stawiamy na maksa i mamy 50 wave, widzowie, w 16 minucie. To jest chore, to jest totalnie chore. Będzie ten Giant Turkey Toilet oczywiście. Musimy na niego uważać, bo on ma ten laser. No i teraz czy ja tego scientistę zdejmę? Bo ciągle go będą stunowali. Ja nie mogę, no nie mogę, widzowie, cały czas klikam. Patrzcie, jakie mam ścinki normalnie. Tak mi FPS-y spadają, wszystko przez to, że dosłownie te wybuchy od tej pizzy są niesamowicie chore, nie? No czemu go zestunowałeś, gościu? Patrzcie, Giant Turki, jak miał 4,5 miliona, ma teraz 4 miliony, no 400, nie? No powiedzmy, że 4 miliony ma. Także naprawdę derfik wleciał, widać. Okej, okay, kolejny szef i już mam fulla. Mam fulla postaci, widzowie. Dwóch Scientist TV-manów, pełno szefów kuchni i jedziemy, yo! Dobra, jak te pizze lecą, patrzcie tutaj. No normalnie aż zacinki gry mam, ale to nie dziwne, bo jak jest taki splash damage. Patrzcie, Giant Turki Toilet, jak to... Co się dzieje z nim? Nie no, gościu, jak ty obrywasz po prostu, nie? Jak on jest po prostu tutaj niszczony. To niszczenie go jest po prostu niesamowite. Mamy 17 minutę 30 sekundę. Dawaj, 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 po rekord, po rekord. No nie, no szybciej, no jej. Patrzcie, widzicie, co ten Giant Turki robi? Wszystkich szefów rozwalił. Ja nie mogę, jaki gościu. I teraz tak, on będzie długo leciał. Niestety jest to duży minus. Moglibyśmy w sumie przestawić jednego szefa. Zobaczmy, czy to coś da. Mógłbym tutaj bardziej polecieć po rekord, wiecie? Ja chcę nawet lecieć po rekord, więc... Dajemy tutaj szefów, żeby rozwalali tego Giant Turkey Toilet. Dawać tutaj, dawać tego nicponia. Niech mnie tutaj nie denerwuje, okej, okay, kolejny. Tutaj jeszcze szefa damy.
No i dobra, widzowie, mamy to. Mamy, patrzcie, jeszcze tutaj Scientist, dobra. Teraz musimy znowu przenieść ich tutaj. Ja się już bawię, nie? Ja totalnie się bawię. Ta mapa serio jest o wiele łatwiejsza, jak widać, bo totalnie tutaj się bawię, a i tak wygrywam. 18 minut, 10 sekund, widzowie. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Serio, mapa jest znerfiona. Grajcie koniecznie, zdobywajcie turki krejty i życzę wam tego Szefito, bo on naprawdę nawet mam większy fan grania nim, niż upgrade Tytanem Cinemom. Ja już to mówiłem, ale to naprawdę, jak widzicie, naprawdę to jest taki fun to play. Wszędzie lecą te pizze, slowują. Mega polecam, on wcale nie jest mid postacią. Niech nikt mi tu nie mówi, że on jest mid. Tak samo Scientist jest mega OP, tak ten tutaj też jest OP net, jest go mniej niż upgraded Tytana, bo upgraded Tytana Cinem jest chyba 8000, także widzowie, tak to wygląda. Jak chcecie poradnika na jeszcze prostsze postacie, na przykład byśmy zagrali Scientistę, jakiegoś tutaj, może medyka, pumpkin farmera i do tego, nie wiem, laser camera i sprawdzili na przykład z mechem jeszcze, nie wiem, coś takiego. Taki team, który każdy może mieć, nie są drogi i czy przejdziemy Turkey Town. Jak chcecie, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, na pewno wam nagram jeszcze dzisiaj. Dzięki za obejrzenie, siema.